Jesteśmy na 25. jubileuszowych zawodach wękarskich aktorów imienia Mariana Łącza. Łącza, tak jest. Ty jesteś uczestnikiem tegorocznych zawodów. Powiedz, czy w tym roku ryby brały? To zależy komu, bo osobiście u mnie nie brały. Taką miałem umowę, ponieważ ostatnio była taka tendencja, nawet w Sejmie ktoś podnosił taki problem, że ryb nie należy łowić, bo one wtedy giną, a trzeba dbać o żywe istoty, i oni debatowali, czy w ogóle powinno się łowić ryby. A z drugiej strony lekarze mówią, że trzeba ryby jeść, bo to zdrowe. No to jak zjeść rybę nie łowiąc, tego nie wiem. No ale ja w jakimś sensie zastosowałem się do tych takich pomysłów i nie złowiłem niczego. A powiedz, który tu już raz bierzesz udział właśnie w tych zawodach wękarskich? A to żebym ja to spamiętał, bo jest 25 lat od pierwszego naszego spotkania. Czy brałem we wszystkich, nie wiem, i nie pamiętam, czy brałem w pierwszym łowieniu, tego też nie pamiętam, ale niewątpliwie być może tak. Na pewno w wielu brałem udział, w różnych miejscach, ponieważ Laura przejęła jakby tę tradycję po swoim ojcu, którego znałem osobiście i szanowałem, więc jak dzwoniła i miałem możliwość, to brałem udział, więc nie wiem, czy na pewno we wszystkich łowieniach nie wziąłem udziału, to na pewno, ale w połowie chyba tak. A skąd u ciebie wynika zamiłowanie do wękarstwa? A kto powiedział, że ja to lubię? No ale bierzesz udział jednak. No właśnie. Czy lubisz wękarstwo, czy rywalizację? No właśnie, właśnie. Nie, no żartuję. Kiedyś już nieżyjący świetny aktor Świderski też łowił ryby i powiedział, żebym nie wiedział, że to tak uspokaja, jakbym walnął tą wędkę o ziemię, to porąbał wszystko z nerwów. Więc nie, no lubię łowić ryby, tak troszkę po ojcu, może to taka tradycja rodzinna. Ojciec lubił, przejąłem część sprzętu, trochę zainteresowań. Nie jeżdżę na ryby w każdą wolną sobotę i niedzielę, to nie. Nie łowię w zimie z lodu, spod lodu, też tego nie robię. Jak są zawody, chętnie przyjeżdżam. Czasami, jak jest okazja, ładna pogoda, to łowię, ale jestem wędkarzem wygodnym, więc nie wstaję o 4 rano i łowię ryby koło 12, jak się wyśpię. I bardzo często mam te same wyniki, jak ci, którzy wstali o 4. Podobnie było na dzisiejszych zawodach. Przyjechałem nieco później i mam to samo, co ci, którzy łowili od początku, czyli nic. A w zeszłym roku też przyjechałem trochę później i złowiłem jedną z największych ryb na zawodach, więc to zależy od szczęścia. I które miejsce nie zdobyło się na poprzedniej edycji, czy wtedy? A wtedy to chyba miałem drugie miejsce, jeśli chodzi o rybę, bo chyba była jeszcze jedna większa. A być może moja była największa, tego już nie pamiętam. I ostatnie pytanie, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres oraz plany wakacyjne? Bardzo modne pytanie i dobre. Na to odpowiedzi nie znajdę, ponieważ jeszcze planów nie mam. Jeśli chodzi o plany zawodowe, no to plany są stałe, dwa seriale. Pierwsza Miłość, a jak miłość. Familiada cały czas aktywna, więc ruszymy od września. Co do urlopów, to taki rok specyficzny. Wydaje mi się, że chyba pozostanę w kraju. Troszkę się boję ruszać, plus ceny paliwa i wszystko, co nam podrożało, powoduje, że wyjazd taki dalszy, jak jeździłem kiedyś do Chorwacji czy Włochy, gdzieś za granicę, to zaczyna być naprawdę wydarzeniem i finansowym, i pewnej odwagi, bo to nie wiadomo, co czeka, może spotkać po drodze, więc na razie zostaję w Polsce.